Witam wszystkich widzów kanału. Chcę pokazać, jak rozmnażam brzankę różową. Rozmnażam brzanki w małych akwariach o pojemności 15 litrów, gdzie 25 litrów. Ten akwarium akurat ma 15 litrów. Poziom wody około 10 cm. Ten drugi ma, to jest 25, czyli 40 na 25 na 25, podzielone na dwie części siatką dla dwóch par. Daje substrat imitujący roślinki. Temperaturę w tych akwariach trzymam 27, natomiast w akwariach, w których były samiczki i samce, po 25 stopni. Trzymam osobno około 2 tygodni. Dobrze karmię, ochotką, wodzień daje. No i tutaj daje do matarlu. Na następny dzień samego rana zobaczyłem mikrę. No chyba widać. Dobrze czy źle, ale widać. To jest jeden akwarium. I teraz będzie. No i tu też widać. Drugi. Widać mikrę. Po otworzeniu od razu rybki z powrotem do swoich akwariów wyciągam substrat, wyciągam siatkę, dodaję blękit metylowy. No i za 2 dni mamy na rybek. No jest mały, karmię zooplanktonem firmy JBL 2 dni, a później już biorę Artemię bez problemu. Rosną bardzo dobrze, szybko. No, chyba tyle. Wszystkie pytania i komentarze proszę zostawiać pod filmikiem. Odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Miłego oglądania. Do widzenia.